To są na razie propozycje, więc trudno mówić, co zostały rozesłane do konsultacji, ale generalnie rzecz biorąc te materiały wskazują na zainteresowanie Komisji Nadzoru Finansowego, na sposób likwidacji szkód i właśnie na ich zgodność z orzecznictwem Sądu Najwyższego. Między innymi rzecznik ubezpieczony w ciągu ostatnich lat kierował liczne wnioski do Sądu Najwyższego z prośbą o ustosunkowanie się Sądu Najwyższego do różnych praktyk, które naszym zdaniem były niezgodne z prawem. Sąd Najwyższy wytykał działania ubezpieczycieli w sprzeczności z prawem, ale Zakładu Ubezpieczeń w znakomitej swojej większości postępowały tak jak dotychczas utrwalony dla siebie sposób, nie zawsze zgodny z prawem. W tej chwili Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje, że będzie przyglądać się sposobowi likwidacji szkody, wydaje dokument, w którym wskazuje, jak jej zdaniem powinno to wyglądać w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo i orzecznictwo Sądu Najwyższego. I myślę, że to w sposób znaczący powinno wpłynąć na kolejne zmniejszenie liczby skarg do rzecznika ubezpieczonych. Bo to, co się dzieje w likwidacji szkód z obowiązkowego ubezpieczenia OC, jest niestety patologią. My uważamy, że to, co się w tej chwili dzieje na rynku finansowym, wskazuje na pewną poprawę, która powinna nastąpić, bo zakłady ubezpieczeń jest to pewnym truizmem, ale faktycznie nie działają zgodnie z prawem. I żeby tutaj tę sytuację zmienić, to działania rzecznika nie zawsze są skuteczne, bo rzecznik nie ma takich uprawnień jak sąd, które może wyrokiem nakazać. My możemy tak naprawdę prowadzić mediacje, wytykać, wskazywać, no ale też sporządzamy raporty z nieprawidłowości, które dostrzegamy, rozsyłamy do Komisji Nadzoru Finansowego, zawieszamy na naszej stronie internetowej, do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czekając, że te instytucje, które mają pewną władzę nadzorczą i pewne mechanizmy, w cudzysłowie przymusu, nad firmami ubezpieczeniowymi będą korzystać z tego naszego, nazwijmy to, dorobku, który my zamieszczamy w naszych raportach i widzimy, że się to w ten sposób to dzieje. Uważam, że działania Komisji Nadzoru Finansowego i też zwiększona aktywność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwoli na zmianę tej złej sytuacji, bo dotychczas tak naprawdę osoba poszkodowana czy osoba, która nie została w sposób właściwy załatwiona przez firmy ubezpieczeniowe i jej uzasadnione roszczenia nie zostały zaspokojone, musiała tak naprawdę jedynie drogą sądową dochodzić swoich praw. A to, jak wiadomo, no nie każdy się na to zdecyduje, bo wiadomo, że to jest droga długa, często kilkuletnia i wymagająca dodatkowych wysiłków. Więc na tym też zakłady ubezpieczeń budowały swoją strategię, na tym naszym lęku, często niechęci wstąpienia na drogę sądową. Więc wydaje nam się, że działania Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowanie powinny poprawić tę sytuację.